w zakresie oceny wiarygodności przekazu informacji w zakresie stosowania szczepionek trzeba wziąć pod uwagę fakt przede wszystkim obserwacji. Pierwsze pole badawcze, które profesor Julian Aleksandrowicz określił jako element intuicji i instynktu samozachowawczego, jest obserwacja czynna, którą może dokonać rodzic. Jeżeli mamy do czynienia z elementem zakłóceń funkcjonowania dziecka po szczepieniu, pewnych odruchów, pewnego zakłócenia funkcjonowania układu jelitowego, oddechowego czy jakiegokolwiek układu odpornościowego, mamy do czynienia z elementem braku bezpieczeństwa i skuteczności. W związku z tym powinniśmy dzisiaj pozwolić rodzicom na tak zwane uruchamianie podstawowych elementów biologicznego sprawstwa i uważności, czyli obserwacji pozwalającej na ocenę, czy pojedyncza szczepionka daje gwarancję bezpieczeństwa i skuteczności. Natomiast nie można pozwolić sobie na eksperymentowanie złożonymi układami szczepiennymi, które wyeliminują możliwość intuicji czy instynktu samozachowawczego w obserwacji swojego własnego dziecka.